Jesień i zima to czas, kiedy w szczególny sposób nasz samochód dostaje w kość. Dlatego dzisiaj wybraliśmy się do firmy FB Autoczęści na ulicy Bydgoskiej, żeby się dowiedzieć, jak przed tą zimową aurą nasze auto uchronić. Serwisujący swoje auto w Pile z pewnością nieraz odwiedzali ten sklep, ale ci, którzy jeszcze nie mieli okazji, powinni go poznać, no bo działacie na rynku już nawet dosyć długo. No jest już 19 lat naszego istnienia. W przyszłym roku będziemy obchodzili 20-lecie, o czym będziemy szerzej mówili w przyszłym roku. Rozglądając się po półkach, wasz konik to filtry, amortyzatory, oleje, co jeszcze? Tłumiki, paski, klocki. To są te podstawowe grupy, amortyzatory jeszcze, podstawowe grupy, które są, że tak powiem, w pełnym wyposażeniu i w szerokiej gamie do różnych typów pojazdów. Natomiast każde inne części na życzenie klienta możemy sprowadzić i to w sposób bardzo sprawny, bo w tej chwili dostawcy działają ekspresowo, także zamówiony towar rano, w zasadzie w godzinach wczesno-popołudniowych już możemy mieć dla klienta dostarczone. Czyli te czasy, kiedy na przykład mieliśmy jakiś dziwny, nietypowy samochód i części do niego na przykład sprowadzaliśmy 2 tygodnie, minęły i już odeszły do lamusa. Zdecydowanie tak. No czas, w ogóle życie biegnie szybciej niż przed laty, stąd wszyscy, każdy w swojej branży przyspiesza, my również. A jak to wygląda z tym sezonem jesiennym, sezonem zimowym? No bo wiadomo, że auta w naszym kraju mają dosyć ciężko, jeżeli chodzi o zimę, prawda? Zdecydowanie tak. I w związku z tym, kiedy się zbliża już okres jesienno-zimowy, to każdy kierowca powinien pamiętać o podstawowych rzeczach, które trzeba dla swojego samochodu zrobić. Żeby z samochodem jeździć sprawnie, bezpiecznie, to oprócz wymiany opon jeszcze trzeba pomyśleć o sprawności akumulatora, o płynach, płynie chłodniczym, o płynach do spryskiwaczy, żeby one były takie, które na dany sezon są przeznaczone. Czyli pamiętamy o tym, że zmieniamy zimowe, nie tylko opony, ale przede wszystkim płyny, no bo to może nieść za sobą dosyć poważne konsekwencje, prawda? Często się zdarza, szczególnie przy samochodach nieco starszych, takie, które gdzieś tam mają ubytki płynów. Nawyk jest taki bardzo często u kierowców, którzy jeżdżą troszeczkę starszymi samochodami, że dolewają wodę. Potem, kiedy okres zimowy się zbliża, jeśli w porę nie zareaguje i nie wzmocni tego płynu koncentratem lub nie wymieni całkowicie, może być zaskoczone, że przy niewielkich brozach dokonuje się jakieś zamarznięcie, a potem są straty bardzo duże. Kolejny taki problem to akumulatory, no bo wiadomo, że za chwilę będą te temperatury już faktycznie na minusie, a w momencie, kiedy przekręcamy kluczyk i witają nas bardzo leniwie zapalające się kontrolki, no to już sygnał, że za chwilę będzie problem. Zdecydowanie tak. I samochody, które współcześnie na rynku, nie tylko polskim, ale w ogóle europejskim i światowym jeżdżą, mają coraz więcej źródeł poboru energii. W związku z tym ten akumulator potrzebuje coraz większej sprawności. Kiedyś jak tam były kłopoty z rozruchem, no to przy parokrotnych próbach, jeżeli udało się zapalić, to jeszcze czasami tam troszeczkę można było go eksploatować. Kolejne doładowanie powodowało przedłużenie jego żywotności. W tej chwili pobory prądu do różnych elementów, bo tej elektroniki, jak wiemy, jest bardzo dużo. W związku z tym, jeżeli akumulator już daje wyraźne oznaki, że ma kłopoty, to naprawdę trzeba się mocno skupić na tym, czy próbować dalej, czy czekać do mrozów, czy dokonać wymiany już. O tych mniejszych częściach eksploatacyjnych, ale tutaj leżą także te zdecydowanie większe, czyli całe układy wydechowe. Jak sprawa wygląda tutaj? Czy ten serwis też jest sezonowy, czy to trwa raczej cały rok? Raczej to trwa cały rok, ale jakieś zwiększone zapotrzebowanie staje się zauważalne wiosną, dlatego że środki chemiczne, które znajdują się na naszych drogach w czasie, kiedy mamy opady śniegu i są przymrożone powierzchnie, w związku z tym to oddziaływuje niekorzystnie na układy wydechowe i one w jakiś sposób się troszeczkę bardziej niszczą i stąd wiosną jest takie zwiększone zapotrzebowanie. A jak wygląda kwestia od samego doboru akumulatora? No bo czy to jest tak, że po prostu kupujemy taki, jaki był, choć na przykład nie mamy pewności, że był właściwy, czy faktycznie lepiej na przykład podejść tutaj, porozmawiać z wami i wy doradzicie, jaki konkretny akumulator dobrać do naszego auta? Kiedy klient przychodzi i często mówi, jaki chce akumulator, to my pierwsze, co robimy, to łapiemy za katalog do ręki i sprawdzamy, jaki powinien być. Bo klient mówi, miałem taki i taki i bardzo dobrze się spisywał, tylko że czas jego eksploatacji minął. Musimy pamiętać, że wraz z upływem czasu części w samochodzie się zużywają, a to powoduje, że poszczególne elementy współpracujące pracują coraz ciężej. W związku z tym, jeżeli akumulator nowy na przykład wytrzymał 6-7 lat, to następny już tyle nie wytrzyma, bo wszystkie elementy są już odpowiednio zużyte. W związku z tym pobór energii w każdym momencie przy następnym akumulatorze będzie większy i ten następny na pewno czas eksploatacji będzie miał krótszy. Czyli powinniśmy wybierać lepszy, silniejszy akumulator? Zdecydowanie kierujemy się katalogiem. To nie można powiedzieć, że ma być zawsze o wyższych parametrach, bo jeżeli katalog
mówi, że taki ma być, jak pierwotnie miał zamontowane w samochodzie już, kiedy zjeżdżał z taśmy produkcyjnej, to taki utrzymujemy, ale o tym decyduje katalog, bo katalog jest dobierany na podstawie wielu doświadczeń, którzy wielu prób wykonały firmy testujące i dobrały określone parametry i tych parametrów trzeba się trzymać. Nie można przedobrzyć ani w górę, ani w dół. Czyli tak samo pewnie jest z wszystkimi innymi częściami, prawda? Oczywiście, ale wracając jeszcze do akumulatorów, jeżeli mamy akumulator o większych parametrach niż zakłada katalog, to on będzie niedoładowywany, co jest niekorzystne na jego eksploatację. Moi pracownicy, którzy wiele lat pracują, to już często wiedzą, jak ktoś przychodzi z danym typem i mówi, że ma taki typ samochodu, taką pojemność, to i rocznik, to już często z pamięci podpowiadają, że to taki akumulator musi być, a jeżeli są wątpliwości, to zaglądają do katalogu. Najczęściej pewnie jest też tak, że macie klientów, którzy przychodzą tu już całymi pokoleniami. Zdecydowanie tak, bo ktoś powiedział, a syn mnie tutaj przysłał, albo ojciec mnie tutaj przysłał, bo macie to i to, a na tym mi zależy. Ja powiem może w ten sposób, że w tej chwili waszą konkurencją pewnie jest zakup części, zakup materiałów eksploatacyjnych z internetu. Co pan sądzi na ten temat? Jest to konkurencja zdecydowanie, ale cieszę się, że wielu się przekonuje, że to nie jest najlepsza droga. Ponieważ po pierwsze, jeżeli sprowadzimy coś, a to nie do końca jest dopasowane tak, jak klient tego oczekuje, to mogą być kłopoty, co nie znaczy, że zawsze są. A poza tym, co do jakości, z wiedzy, którą tutaj mamy od naszych klientów, też bywa różnie. W związku z tym, dobrze jak każdy sam przećwiczy i sam zdecyduje, a wtedy będzie wybierał, czy woli internet, czy woli stacjonarne miejsce zakupu.